Dzień dobry, witamy trenera LKS Kołaszów po zwycięskim meczu z 6-3 nad Wisłoką Wiśniowa. Proszę kilka słów o meczu. Dzień dobry wszystkim. Wygraliśmy dzisiaj 6-3, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Uważam, że zrealizowaliśmy założenia taktyczne. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas drużyna, która strzeliła najwięcej bramek w lidze do tej pory i gra ofensywny futbol, więc gra otwartą grę. To było tylko bardzo dobre, można powiedzieć, posunięcie przeciwko nam, gdyż dobrze, mądrze się ustawiliśmy. Strzeliliśmy w pierwszej połowie dwie bramki. Cały czas mieliśmy optyczną przewagę. W szatni przypomniałem im, żebyśmy wyszli skoncentrowani na drugą połowę, gdyż wiedzieliśmy, że ruszą na nas. No i oczywiście zabrakło nam tej koncentracji na początku. Strzeli nam bramkę, ale szybko się podnieśliśmy z tej straconej bramki, odpowiedzieliśmy dwoma bramkami, ustawiliśmy sobie mecz, dołożyliśmy jeszcze dwie bramki i w tym momencie zapomnieliśmy, że mecz jeszcze trwa. No właśnie. I ruszyliśmy do przodu. No właśnie. Zapomnieliśmy o obronie, czego konsekwencją była nerwowa końcówka, gdyż przeciwnicy strzelili dwie bramki, dołożyli jeszcze poprzeczkę. No i było po prostu wymiana ciosów. Trzeba było tylko mądrze po prostu ustawić się i dowieść taki wynik satysfakcjonujący dla nas. Oczywiście z drugiej strony cieszymy się z 3 punktów, gdyż zwycięstwo żeśmy posmakowali ostatnio w drugiej kolejce, więc uważam, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo. Dziękuję chłopakom za walkę, za serce zostawione na boisku i walczymy dalej. Dziękuję. Dziękuję. Gratuluję.